Załóżmy, że przymierzacie się do zakupu Canon EOS R, ewentualnie Canon EOS RP. No i oczywiście do tego będziecie musieli dokupić jakieś szkło. I w tym momencie pojawia się pytanie, który obiektyw powinienem wybrać. I ja na to pytanie mam bardzo prostą odpowiedź, a mianowicie mam tutaj na myśli obiektyw od Canona z mocowaniem EF. Jest to obiektyw 16-35 ze stałym światłem 4.0. Jeżeli jesteście zainteresowani tym obiektywem, koniecznie polecam Wam obejrzeć ten film. Zanim zaczniemy, jeszcze jedna szybka informacja, a mianowicie chodzi mi o to, że praktycznie cały ten film nagrywamy przy pomocy obiektywu 16-35, żebyście mogli sobie ocenić i sprawdzić, jak ten obiektyw sprawdza się w warunkach studyjnych, jak on sprawdza się na różnych samplach. I żeby nie było tak, że wciskam Wam jakiś kit, podrzucam Wam aktualne ustawienia swojego aparatu. Tak jak wspominałem na samym początku, obiektyw jest wyposażony w mocowanie EF, ale to nie jest żaden problem, ponieważ bardzo często przy zakupie Canona EOS R, RP czy nowszych modeli mamy promocje typu kupujesz bez lusterkowca, gratis się dorzucimy Ci przejściówkę, przy pomocy właśnie której będziecie mogli sobie podpiąć starsze obiektywy z mocowaniem EF. Jak dla mnie jest to bardzo fajny zabieg. Jeżeli takiej przejściówki nie będzie, bo załóżmy jest inna promocja typu cashback na obiektywy, raty 0% itp. itd., no to wtedy w taką przejściówkę będzie się trzeba wyposażyć. Przy czym ja tutaj sugeruję wyposażyć się w tą trochę lepszą wersję, tą trochę droższą wersję, ponieważ jest ona dodatkowo wyposażona w pierścień funkcyjny, który będzie sobie można zaprogramować wedle swoich indywidualnych preferencji i na przykład ten pierścień będzie można zaprogramować pod zmianę ISO. Przejściówki z filtrem ND celowo Wam nie pokazuję, ponieważ najprościej mówiąc ona do mnie nie przemawia. Plus będzie trzeba pamiętać o tym, że w momencie gdy mamy podpiętą przejściówkę, czyli mamy obiektyw, przejściówkę, aparat i chcemy ten filtr wyciągnąć, to tutaj najprościej mówiąc stworzy nam się dziura. I niestety w ten sposób narażamy nasz obiektyw oraz nasz aparat na to, że może do środka dostać się kurz oraz inne zabrudzenia, a tego chyba nie chcecie. Jak widzicie, obrazek uzyskany z połączenia Canon EOS R plus obiektyw 16-35 jest mega ostry i tutaj zbytnio nie można się do niczego przyczepić. Ja osobiście nie mam żadnych zarzutów, ale jak dla mnie największym plusem tego obiektywu jest możliwość przejścia z mega szerokiego kadru, załóżmy jeżeli robicie timelapsa czy cokolwiek innego, do bardzo fajnych close-upów, jeżeli załóżmy będziecie chcieli robić jakieś przebitki produktowe. Jeżeli zamierzacie nagrywać vlogi, to tutaj również się nie rozczarujecie. Obiektyw sprawdza się w bardzo fajny sposób, plus tutaj warto pamiętać o tym, że nie jest też on jakiś ultra ciężki. Co z kolei przełoży nam się na komfort, zwłaszcza jeżeli vlogi nagrywacie w ten sposób, że trzymacie całość za obiektyw, albo całość trzymacie na jakimś mini statywie. Umówmy się, jeżeli mamy jakiś ciężki obiektyw, no to niestety, ale ręka po pewnym czasie zaczyna się męczyć, no i pojawia się najprościej mówiąc uczucie dyskomfortu. Tutaj przynajmniej na początku takie uczucie nie powinno występować. Jest jeszcze jeden bardzo fajny patent, a mianowicie chodzi mi o to, że jeżeli nagrywacie vlogi i chcecie to robić na zasadzie Casey Neistat, czyli mówicie coś i macie ten taki zoom, no to tutaj taka możliwość istnieje, ponieważ jest to obiektyw 16-35, czyli tutaj możemy, tak jak już wcześniej mówiłem, ten kadr trochę zmniejszyć. Kolejnym bardzo dużym plusem tego obiektywu jest wbudowana stabilizacja obrazu. Jest to bardzo duży plus, ponieważ Canon EOS R posiada tylko i wyłącznie stabilizację cyfrową, która, jak już wielokrotnie wspominałem, jest taka sobie i bardzo często lubi robić psikusa. No i działa to na takiej zasadzie, że nagracie sobie coś, wrzucacie ten obrazek na kompa i się okazuje nagle, że obrazek zaczyna falować. Więc jeżeli chcecie uniknąć tego typu sytuacji, polecam zawsze wyposażyć się w obiektyw z budowaną stabilizacją. I obiektyw 16-35 taką stabilizację właśnie posiada. Oczywiście są też minusy, o których warto pamiętać, a mianowicie chodzi mi o to, że mamy tutaj obiektyw ze stałym światłem 4.0. Co z kolei oznacza, że ten obiektyw w nieco gorszy sposób będzie sobie radził w słabszych warunkach oświetleniowych, no ale też umówmy się, na pełnej klatce nie będzie tragedii. Gorzej jak podepniecie ten obiektyw do Canona 90D z APS-C. Ale też umówmy się, ja nie jestem jakimś fanem podbijania ISO do nie wiadomo jakich wartości. Druga kwestia jest taka, że tak jak już wcześniej mówiłem, mamy tutaj obiektyw ze stałym światłem 4.0, co z kolei oznacza, że ten obiektyw nie rozumie nam tła w tak piękny sposób, jak robiłby to obiektyw ze stałym światłem 1.8 albo 2.8. Zresztą pokażę Wam to na bardzo prostym przykładzie. Fokus działa w bardzo fajny sposób, przeskoczyła nam ostrość od razu na obiektyw, ale jak z kolei zobaczycie sobie na mnie albo zaraz na jakiegoś tam innego sampla, no to to tło nie jest tak fajnie rozmyte. No ale tutaj trzeba się z tym liczyć i wiadomo, jest to na zasadzie coś za coś. Jeżeli podoba Wam się ten obiektyw, ale z kolei nie podoba Wam się patent z mocowaniem EF i z przejściówką i chcecie mieć same obiektywy z serii RF, to sugeruję jeszcze chwilę poczekać, ponieważ ten obiektyw za jakiś czas dostanie swoją odświeżoną wersję, która wyląduje na rynku z mocowaniem RF. No i oczywiście będzie miała ona pierścień funkcyjny i prawdopodobnie stanie się gdzieś to na jesień tego roku. Dla wszystkich tych, którzy nie chcą czekać na odświeżoną wersję 16-35 i koniecznie już teraz muszą kupić Canon EOS R, RP czy nowsze modele,
I do tego potrzebują obiektyw, który będzie miał mocowanie RF, będzie miał pierścień funkcyjny i będzie w miarę uniwersalny. Polecam obiektyw 24-105. Ja wprawdzie miałem ten obiektyw tylko przez chwilę, ale jeżeli wpadnie mi na dłużej, na pewno zrobimy jakiś test, zrobimy sobie jakiś sample i zobaczycie, jak ten obiektyw sprawdza się w realu. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie śmiało i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia, cześć.